serdecznie witamy wszystkich hodowców. Pomału tutaj w Kosakowie, w naszym nowym gołębniku, kończymy niejako zamykanie listy, jedne z ostatnich gołębi. I w tym właśnie dochodzą już tutaj w wspólnym gołębniku w Kosakowie. Maciek na bieżąco ewidencję tych gołębi prowadzi na internecie. Te gołębie, które przychodzą, możemy tam sobie na liście zobaczyć. Natomiast tutaj przywieźliśmy dzisiaj kolejne 11 sztuk gołębi. Są to 3 gołębie od kolegi Tomasza Rumińskiego i 8 gołębi od Roberta Zguda. I mamy też tutaj w międzyczasie doszły 5 gołębi albo 4, nie pamiętam, od Sebastiana Wardęgi. Z dokumentacją tych gołębi, jakie mają pochodzenie, się będzie można zobaczyć na stronie internetowej. Natomiast teraz popatrzmy, może otworzymy, bo przy okazji tego, że mieliśmy ostatnio tutaj mniej siodełek, bo nie zdążyliśmy jeszcze dorobić wszystkich regałów. Teraz już dołożyliśmy, może wyjdziemy, pokażemy. O, mamy takie siodełka innego typu, troszeczkę wstawiliśmy też tak na próbę, chcemy zobaczyć to sobie, jak tu się będą te rozwiązania sprawdzać. Te, które to dostarczyliśmy, one są nam już tak znane wcześniej, bo tam jest taki wysuwany szufladka. O, tutaj zobaczymy na przykład, o, tu się wysuwa i tutaj można sobie będzie ten gołębie. Widzimy, bardzo chętnie na nich od razu zasiadły. Tutaj w środek jeszcze jedno tej wielkości musimy dorobić. No i tak to będziemy mieli. W razie czego zawsze mówię, możemy przestawić na tej starszej wersji, którą mamy, tą, które później możemy wykorzystać jako normalne cele lęgowe. Tak, tutaj mamy teraz, tutaj popatrzmy, te małe gołębie tutaj są, które przyszły dzisiaj, które przywieźliśmy. Tak jak mówię, one na szczęście nam się udały dobrze dowieść w dobrym terminie, bo mamy teraz ogromne upały. Dzisiaj ma być o 15, tutaj w Trójmieście apogeum, że tak powiem, tej ciepłoty. No, odbija się to, ale tutaj w gołębniku jest na pewno chłodniej jak na zewnątrz. Także tak to wygląda. Pomału te gołębie nam się lista, że tak powiem, wykańcza. Docelowo tutaj z tego, co mamy obliczone, będzie około 52 albo 53 gołębie. Dobrze, popatrzmy. Na razie tutaj nic się nie dzieje dzisiaj. Nie wypuszczałeś dzisiaj gołębi? Czy wypuszczałeś? Te starsze były wypuszczone. Starsze, ale już weszły. Też tak. Nie za bardzo się chcą siedzieć dzisiaj. Nie chcą siedzieć, przez to dzisiaj tu patrzę, jak trawę wypada. No widzimy. Tutaj zobaczmy. Mimo że tutaj tylko gdzie cień pada, to było troszeczkę zielonego. O, tutaj Maciek wody teraz im doleje, bo te gołębie, które w podróży były, one są na pewno spragnione. O, ale one sobie poradzą. O. Karmy też dostaną, także te, które już wcześniej były, zobaczmy, one sobie bez najmniejszego problemu tutaj wychodzą, korzystają z tego tutaj. O, co tu mamy dorobione tej nadstawki, tej woliery u góry. O, popatrzmy, o, one sobie tutaj ładnie siedzą, bardzo chętnie z niej korzystają. Także tak tutaj to wygląda. Ostatnie gołębie już w tym tygodniu będą tutaj dostarczone i już będziemy mogli później rozpocząć ich tutaj oblatywanie. Także na razie dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot.